Witajcie kochani w naszym nowym odcinku Domu Modlitwy. Jako już dziś jest 2 stycznia, postanowiłam, że ta modlitwa przede wszystkim będzie skupiała się na dziękczynieniu, ale także na wzywaniu Ducha Świętego oraz na prośbach związanych właśnie z tym nowym rokiem, z naszymi jakimiś oczekiwaniami, modlitwami, które chcemy skierować do Boga, ale na samym początku pomódlmy się modlitwą wojska i zróbmy znak krzyża, także w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Możemy właśnie wziąć ręce, tak? Jako taki znak połączenia się i zacząć się modlić. Także Panie Jezu, w pokorze i posłuszeństwie, w Twojej świętej woli pragnę podjąć wraz z moimi braćmi i siostrami dzieło wojsko Gedeona. Jeżeli pochodzi ono z Twojego natchnienia i inspiracji, to pobłogosław każdy kolejny krok prowadzący do jego pełnego urzeczywistnienia. Pokonaj każdą przeciwność i daj nam swojego ducha. Proszę Cię o to przez ręce Twojej Matki Maryi i wszystkich świętych Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Więc już od samego początku, Duchu Święty, wzywamy Cię do naszych serc, do tego, byśmy byli otwarci na to wszystko, co Jezus dla nas ma przygotowane, żebyśmy byli otwarci na Jego drogę dla nas, która jest najdoskonalszą drogą, najdoskonalszym planem. Przyjdź Duchu Święty. Przyjdź Duchu Święty również z otwartością na drugiego człowieka, z otwartością na przebaczenie, by nie trzymać w sobie urazy i ciągle pamiętać o tym, że każdy z nas jest grzesznikiem i że to nie my jesteśmy od oceniania i sądzenia, tylko właśnie jesteśmy od tego, by być przyjaciółmi, by być osobami, które się wspierają, by być po prostu dla siebie mili, pełni miłosierdzia i żebyśmy po prostu potrafili wybaczać, bo to jest bardzo ważne dla jednej i dla drugiej strony. Przyjdź Duchu Święty. Przyjdź Duchu Święty z nowymi pomysłami, z jakimiś inicjatywami na przyszły rok, które będą nas rozwijały, które będą też pogłębiały naszą wiarę. Przyjdź Duchu Święty. Dziękuję Ci, Panie Jezu, za wszystko, co zrobiłeś dla mnie w 2020 roku. Za te wszystkie złe chwile i za te dobre, bo nawet z tych złych rzeczy, które czasami przygniatały mnie bardzo, to zrobiłeś tak, że wynikło z tego wielkie dobro, więc bądź w tym wszystkim uwielbiony, Tato. Dziękuję Ci, Tato. Dziękuję Ci we wszystkim, co dla mnie przygotowałeś, w tym, że dzięki Tobie mogłam oddychać powietrzem, za które nie musiałam płacić ani grosza, a często zdarza się tak, że ludzie trafiają pod respiratory i muszą płacić wiele pieniędzy tylko dlatego, żeby móc oddychać, żeby żyć, a Ty te życie dajesz za darmo, całkowicie za darmo. I jeszcze dajesz do tego dodatkową ogrom miłości. Dziękuję Ci, Panie Jezu. Dziękuję Ci, Panie Jezu, że mogę Cię nazywać Tatą, że jesteś w moim życiu i mnie nie zostawisz. Dziękuję Ci, Tato. Dziękuję Ci, Tato, za każdą chwilę spędzoną z Tobą, za to, że właśnie jesteś moim przyjacielem, jesteś moim tatą, jesteś moją obrońcą i nigdy nie pozwolisz mnie skrzywdzić. Dziękuję Ci, Tato. Także, kochani, bardzo super, że jesteście tutaj ze mną, że dotrwaliście do końca. Mam nadzieję, że pomodliliście się ze mną, że był to dla Was czas owocnie spędzony i przede wszystkim, że był w tym Jezus, bo to jest najważniejsze. I pamiętajcie, że dla Jezusa nie jest po prostu ważne, czy siedzisz 20 minut, czy 10 minut. Ważne jest to, żebyś się odezwał. I nieważne, jak ta modlitwa będzie wyglądała, ona nie musi być idealna, ona nie musi
być poprawnie wypowiadana. Każdemu się zdarza powiedzieć coś, co jest niepoprawne językowo, czy cokolwiek, ale właśnie to tak, cieszę się z każdej takiej możliwości rozmowy z Tobą, z każdej takiej inicjatywy, która wyjdzie z Twojej strony, żeby z nim pobyć sam na sam. Zostawiam Was właśnie z tą modlitwą. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia.